Cześć, witam wszystkich. Dzień dobry na kanale Basia Fit Beauty. Moi kochani, dzisiaj mamy 5 stycznia. Tu sobie zerkam na kalendarz. Rok 2022. Witam Was w nowym roku. Już mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, że mieliście bardzo udane święta, udanego Sylwestra, że była udana impreza. No i tyle. Zaczynamy ten rok. Zaczynamy od nowa. To jest mój pierwszy vlog właśnie w tym roku. Dzisiaj mamy, jak Wam mówiłam, środę. Dzisiaj mam dzień wolny. Właśnie skończyłam nagrywać dla Was projekt Denko, kolejny, bo już jeden macie na kanale, a no tu mi się tego uzbierało chyba z 2 albo nawet 3 miesięcy. No i słuchajcie, zaraz Wam powiem, ale chciałam Wam szybciutko pokazać, co ostatnio kupiłam i co Wam polecam. Jeżeli macie u siebie sklep Aldi, market Aldi, mieszkacie w Anglii, no ja mieszkam w Anglii, ale w Polsce Aldi też jest, to słuchajcie, teraz w Aldi są paletki ten ich firmy La Cura Desert Rain Velvet Eyeshadow Palette. Ja mam akurat taką, ale były chyba 4 rodzaje. Tak ta paletka, słuchajcie, się prezentuje. Kosztowała 5,99 i są to podróbki paletek Anastasia Beverly Hills i to jest akurat Soft Glam. To jest akurat Soft Glam. Słuchajcie, kolory nawet są identyczne. Ja mam dzisiaj nim zrobiony makijaż. Jest z takiego fajnego pluszu ta paletka. I zobaczcie, jakie ona ma cudowne kolorki. Ja nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Czy ja Wam dobrze pokazuję do kamery? Zobaczcie, jakie ona ma piękne kolory. Brązy, maty, świetliste są cienie, są matowe, są satynowe. Także genialna jest ta paletka. Także jest to zamiennik, tak bym powiedziała, tej Anastazji. No i do tego jest dołączony pędzelek. Także są super napigmentowane, naprawdę rewelacja. Są też bardziej w różach, ja wolałam coś bardziej w nudzie, także jeżeli jesteście zainteresowani, no to są to zamienniki Anastazji Beverly Hills i to jest akurat Soft Glam. Także zobaczcie sobie w internecie i lećcie do Aldi, jeżeli jeszcze u Was są dostępne, bo mój narzeczony mi ją kupił całkiem przypadkiem. Teraz bodajże był w niedzielę, także dosłownie kilka dni temu. Także taka paletka w cenie 5,99. No i słuchajcie, nie pokazywałam Wam, co ostatnio kupiłam w H&M-ie. Ja już rozpakowałam, bo chciałam to nosić. No to tą bluzę już pewnie widzieliście w H&M. Mierzymy, jak ją zakupiłam, odkąd ją zakupiłam, to noszę ją po prostu non-stop, piorę i noszę. Kupiłam, już rozpakowałam, ale są czyściutkie, nienoszone. Brązowe skarpetki na dziale męskim. Zachciało mi się, słuchajcie, czekoladowego brązu. Ala Zuza, Ty mnie zaraziłaś tym czekoladowym brązem, po prostu kocham ten kolor. I poszłam do H&M-u i było mi tak czekoladowo, że zobaczcie, wszystko w kolorze brązu. Także za 2,99 kupiłam takie skarpetki właśnie na dziale męskim, brązowe. Kupiłam tą czekoladową czapkę, którą Wam pokazywałam, one size, właśnie z filmiku. Mierzymy, H&M mierzymy, za 9,99 była ta czapka. To jest taki bardzo ciemno czekoladowy kolor. Do tego kupiłam szalik. Również w takim pięknym czekoladowym kolorze. Zobaczcie, jaki on jest twarzowy. Taki właśnie fajny, bo w miarę cienki. Coś takiego. Tak ten szaliczek wygląda. Śliczny. Były jeszcze bardziej beżowe. Ale ja wolałam coś takiego ciemniejszego. Szalik był za też 9,99. Golfik. Zobaczycie na pewno go na filmiku, jak go mierzę. Jeszcze z H&M-u, przepraszam. Wrzucę Wam po prostu przewidkę. Cienki, czekoladowy, po prostu zwykły golfik i on był za 17,99, o ile dobrze pamiętam. Ja Wam może go podlinkuję, jeżeli one jeszcze będą. I to jest, słuchajcie, 95% wiskoza i 5% elastik. Taki bardzo jak te z modalu, te cieniusieńkie golfy, takie co były właśnie w H&M-ie. On nic nie uciska, jest taki bardzo fajny, cieniutki jak bawełnka. Piękny, ma czekoladowy kolor. I bluzę, słuchajcie, bluza kosztowała, nie, golfik chyba kosztował 12,99. Napiszę Wam dokładnie pod spodem cenę i wrzucę Wam, jeżeli będzie jeszcze dostępny. Taką czekoladową bluzę w kolorze czekoladowym, 14,99 kosztowała ta bluza i ja, słuchajcie, wziąłam XS-kę, bo S-ka była wielka. Także tak ta bluza wygląda, piękny też ma czekoladowy kolor. Tu ma jakieś tam takie logo na jednym z rękawów, no i tu ma Athletic 95, po prostu taka, a z tyłu jest zwykła, gładka. Także coś takiego udopolowałam właśnie w H&M-ie ostatnio i
W second handzie za ceny 4 funtów Mountain Warehouse, jest taki sklep w Anglii, w kolorze żółtym, 12,40. Taki polar, słuchajcie, żółty. Nowiusieńki, on był jeszcze z metką, także myślę, że nawet będę miała po domu. Tutaj tak zapinany na suwaczek. Także myślę, całkiem fajny. Coś takiego. Bardzo mięciusieńki, on jest taki bardzo cieniutki, wiecie, po domu. No nawet do jeansów można sobie zarzucić. Bardzo ładny, żółty kolor. A ta firma Mountain Warehouse jest dość drogą firmą w Anglii ogółem. Są sklepy, gdzie oni robią takie ciuchy, wiecie, coś w stylu North Face, na narty, na, nie wiem, w góry i tego typu rzeczy. Także to tyle. Słuchajcie, farbowałam ostatnio włosy. Właśnie, jeszcze tu mam opakowanie, słuchajcie, po tej farbie 1281. Vella Colestone i to był Special Blond Perłowo-Popielaty. Nie pokazywałam Wam już jak farbowałam, bo farbowałam praktycznie przed samymi świętami. I tak, odrosty robiłam na 12% wodzie, a resztę włosów na 9%. I za pierwszym razem ta farba mi wyszła super. No a teraz miałam 4-miesięczny odrost. 4-miesięczny, nawet może 5. No i wyszło takie, jak widzicie, no może w kamerze są bardziej żółte, bo w rzeczywistości aż tak tego nie widać, ale ten odrost jest gdzieś tam lekko żółto-pomarańczowy, także nie podoba mi się to. Zakupiłam teraz, słuchajcie, nową farbę. Na pewno Wam nagram film z farbowaniem, bo jest podobno sztos i mam nadzieję, że to będzie po prostu kosmos farba. No i tyle. Jak wrócę, to polecę Wam jeszcze seriale i filmy, bo oglądaliśmy ostatnio super i teraz też super serial oglądamy, ale to za chwilę. A teraz gdzie idę? Słuchajcie, postanowiłam, że idę zrobić kolejne kolczyki. Mianowicie nie w tym uchu, ponieważ w tym uchu jeszcze mi się te dwa nie wygoiły i tu mam 5 kolczyków i Helixa, a idę sobie zrobić 2 dodatkowe dziurki w drugim uchu, ponieważ tu mam jedną, więc tu będę miała 3. Tu będę miała 3, a tu będę miała 5, a w zasadzie 6. Także postanowiłam właśnie, że idę zrobić dzisiaj te kolczyki. No i na miasto jeszcze muszę kilka spraw załatwić, kupić parę rzeczy do obiadu. Drobne zakupy, wstałam się bardzo późno, bo byłam tak zmęczona, że nie mogłam się po prostu, słuchajcie, zlec z łóżka, więc wstałam po 8, miałam wstać o 7, więc no i projekt Denko, także zwariowany dzień. Także ja uciekam i widzę się z Wami później, może nagram Wam coś jeszcze z miasta. Wróciłam do mojej diety. Coś mi przerwało. Chciałam Wam jeszcze tylko szybciutko powiedzieć, że wróciłam do swojej diety na nowo. Od 1 stycznia znowu rano owsianka, nie pokazywałam śniadania, więc no bez sensu. Znam, że już tyle razy Wam pokazywałam, że nie ma to sensu. Wstawek też Wam żadnych z poranka nie nagrywałam, ponieważ nie miałam na to naprawdę czasu, więc lecimy dzisiaj na żywioł. Będzie taki vlog typowo gadany. Także ja uciekam i widzimy się później. Także buziaki i zostańcie ze mną dalej. Moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę zimno. Dzisiaj ma być odczuwalne maksymalnie 6 stopni. Jeszcze 2 dni temu było 13, więc jest strasznie zimno. Jest teraz 2 stopnie, a odczuwalne by było minus 10. Bo w Anglii jest taka wilgoć, także tak to wygląda. Ja idę, no i odzywam się do Was później, ale jest naprawdę mroźno. Strasznie mroźne powietrze. Także do usłyszenia potem. Hejka! Baby, when I think of you, you make me feel crazy.
na środowy obiad takie pyszności. Sajgonki z warzywami. Tutaj mamy z sezamem i z kaczką takie trójkąciki. Krewetki w cieście. Mozzarella w cieście. Takie mini kurczaczki. Małe pizzerki z peperoni. I tu są takie kuleczki z kurczaka z pieprzem i z przyprawami. Także takie dobrocie na środowy obiad. I to jest wszystko z Islanda. Mrożonki Party Mix. Także polecamy, bo są pyszne, jedliśmy już nieraz, także do usłyszenia później. Hej moi drodzy, ja już wróciłam, mamy godzinę już 14, więc na wariackich papierach zrobiłam te dwa kulczyki. Pokażę Wam je jeszcze z bliska, jak będę mierzyć te rzeczy, które udało mi się zakupić. Słuchajcie, nie wiem, czy pierw zacząć od tych rzeczy, czy szybko Wam powiem o serialach. Szybko Wam powiem o serialach, słuchajcie, ja sobie zapisałam, żeby nie zapomnieć. I o filmach, a więc tak, ostatnio film, jaki oglądaliśmy, ściągnęliśmy go sobie z torrentów, więc na pewno są jakieś strony, gdzie możecie film wypożyczyć albo ściągnąć sobie. Był to najnowszy James Bond, No Time to Die z roku 2021, Nie czas umierać i powiem Wam, 3 godziny, a po prostu petarda zleciało w trybie natychmiastowym. Jestem lekko prześwietlona, bo słońce świeci. Super, naprawdę, jeżeli macie okazję obejrzeć sobie ten film, to naprawdę polecam. James Bond, No Time to Die, najnowszy. Potem kolejny polski film, który ściągnęliśmy. To jest Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa z roku 2020, a również go ściągnęliśmy z torrentów. Powiem Wam, petarda. Też trwał chyba 2,5 godziny, ale o polskiej mafii. To jest film o polskiej mafii. Tak samo jak i James Bond, to po prostu taka akcja, że siedzicie z otwartą buzią przez cały film i nie wiecie, kiedy się w ogóle skończył. To tak samo Jak zostałem gangsterem, petarda. Także jeżeli macie okazję obejrzeć ten film, on leciał w kinach w zeszłym roku, Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa z roku 2020, to Wam polecam. Bo jest naprawdę świetny, jeżeli lubicie filmy o polskiej mafii, naprawdę jest genialny. No i wszyscy tam byli, wiecie, Masa, no wszyscy ci polscy gangsterzy, cały Wołomin, no jest to tak super zrobione, że aż chce się oglądać, rewelacja. Teraz jeżeli chodzi o seriale, to chciałam Wam polecić seriale Harlan Coben's, tak? Harlan Coben's, tak on się nazywa, to jest pisarz. Na podstawie jego książek powstały seriale. Mianowicie, nie wiem, czy oglądaliście The Woods, czyli W głębi lasu. Myśmy oglądali ten serial dawno, W głębi lasu. On właśnie jest na podstawie książki tej Harlana Cobena i on ten serial W głębi lasu jest w dwóch wymiarach. W roku 94 i 2019, że zostaje zamordowana pewnego faceta siostra i na obozie, bo to wszystko się dzieje w lesie, na obozie takim letniskowym, no i tak jakby on wraca do tamtych lat, cofa się w czasie, no genialny, bo Harlan Coben to są kryminały głównie, nie wiem czy wiecie, ale to są takie właśnie morderstwa, kryminał, zagadka, także no genialne, po prostu jego seriale są, znaczy na podstawie jego książek są genialne. Więc ten W głębi lasu, The Woods, bardzo fajny, naprawdę będziecie zachwyceni tym serialem. Bardzo taki, no kryminał. Kolejny to jest Safe, serial opowiada o mężczyźnie, któremu umiera żona i zostaje sam z córką i w pewnym momencie ta córka znika, no i on się, po prostu zaginęła i on się stara ją za wszelką cenę odnaleźć, więc to tam wszystko, te całe wątki. Te seriale to są przeważnie jakoś około 8 odcinków każdy serial. Także ten Safe, myśmy oglądali go dość dawno. Ja Wam mówię tak ogólnikowo o tych Harlana Cobena serialach, dlatego że może nie każdy wie, że on tam ma chyba z 6 tych seriali. Potem kolejny, już Wam powiedziałam właśnie. Stay Close. Stay Close to jest serial, który obejrzeliśmy całkiem niedawno, również 8 odcinków, każdy też około 45 minut, jakoś tak, też Harlana Cobena. Stay Close, dopiero wszystko się wyjaśnia po ostatnim odcinku, tyle Wam powiem. Oglądacie po prostu, myśmy obejrzeli w sobotę 4 odcinki i w niedzielę 4 odcinki. Petarda, mega. Mega zagadka, kryminał, znowu coś się dzieje, wiecie, ktoś zaginął, czegoś szukają, morderstwo.
No, jeżeli lubicie takie klimaty, jeżeli lubicie kryminały, zagadki, że ktoś zginął, szukają mordercy, jakiś tam seryjny morderca, to są te klimaty. Stay Close. Rewelacja. Jestem zachwycona tym serialem. Polecam Wam naprawdę 10 na 10. I teraz serial, który oglądamy, również Harlena Cobena. On nazywa się The Stranger. Tak, The Stranger. No i ten serial dopiero zaczęliśmy oglądać. Jesteśmy na trzecim odcinku albo na drugim i powiem Wam, że też wciąga. I też taka mega zagadka. Tyle się dzieje, że po prostu musicie cały czas być skupieni. Także Harlena Cobena, jak piszecie sobie, tylko że Wam powiem tak, ten serial Stay Close, wszystko rozgrywało się na przykład w Stanach Zjednoczonych, a cały serial rozgrywa się w Wielkiej Brytanii. Po prostu został przeniesiony do Anglii. I tak samo ten, co teraz oglądamy, The Stranger, to też się rozgrywa wszystko w Wielkiej Brytanii. Ale jest, no, petarda. Naprawdę, jeżeli lubicie kryminalne seriale, to każdy z jego seriali, jak piszecie sobie Harlan Coben seriale, to Wam wyskoczą tam chyba 6, to jest petarda. To jest po prostu petarda. Także polecam Wam serdecznie te filmy i właśnie seriale. Tu Wam wszystko już powiedziałam. Dobra, teraz szybko przechodzimy. Słuchajcie, jeżeli chodzi, tylko szybko Wam powiem o włosy. To kupiłam sobie farbę Alpha Parf, tak ona się nazywa, Milano Evolution. I to jest, słuchajcie, kolor 1111 i to jest aż intensywny popiel. Tak. Aż intensive platynowy blond. To jest po prostu intensywny popiel, platynowy blond. I ta farba jest bardzo zachwalana. Tu jest napisane Evolution. Będę ją testować, to na pewno Wam ją pokażę z bliska i zobaczycie test na żywo na moich włosach jakoś około 20 stycznia. To tyle o włosach. Teraz szybko. Co Ci kupiłam? No to rzeczy tylko na obiad i mydełko z Carexo. To jest genialne. Właśnie to macadamia oil jest super. Jeszcze właśnie byłam w Super Dragu, bo to mydełko akurat kupiłam w Tesco. No i kupiłam sobie, słuchajcie, już Wam szybko pokażę. Dwa żele pod prysznic, Diamond Nivea i Palmolive kokosowy, bo mam taki jeden, ale nic specjalnego, więc sobie wziąłem dwa. Ten mój puder L'Oreal Infallible w kolorze 120 Vanilla, bo jest super. I kupiłam sobie, słuchajcie, pomadę do brwi z Revolution Brow Pomade w kolorze blond. Czemu wzięłam blond? Ponieważ no, kolor ma taki jak taupe, coś w ten deseń. A ten cień, to jakoś mnie nie chce wpytać tych włosków, więc wiecie pewnie, jak wygląda pomada. Tu są dołączone pędzelki i kolor jest po prostu taki taupe. Powiem Wam na pewno, jak ta pomada się sprawdza. Nigdy, no raz może miałam pomadę, zobaczymy, bo jakoś nie chcą chwytać włoski na cieniu. Byłam też w HM-ie. Niestety przymierzalnie są zamknięte, nie wiem dlaczego tak się wydarzyło, że są zamknięte. I w HM-ie kupiłam, słuchajcie, tak, taki sweterek był liliowy. Z 17,99 przeceniony na 12 funtów, rozmiar SK. Coś takiego, z takim dużym dekoltem. Ja mam zaraz te rzeczy, przymierzę szybko przed lustrem i Wam też te kolczyki jeszcze pokażę. Taki sweterek. I słuchajcie, dwie pary rękawiczek. Rękawiczki były w cenie 6,99. Też Wam je podlinkuję na pewno na dole. I te rękawiczki wyglądają tak. To są takie bez palców. Jedne wzięłam takie kremowe, taki norweski jakby wzór, a drugie są w kolorze ciemnoszarym. Także tak one wyglądają. Bardzo fajne, wiecie, że macie odkryte palce. Zawsze chciałam mieć takie, też mi mama takie coś takiego wyśle podobne, ale myślę, że bardzo fajne. I one mają super skład, rewelacyjny po prostu. Ponieważ mają w składzie chyba wełnę czy alpakę. Już Wam mówię, szybko, szybko. Jezus, bo ja muszę się obiad gotować. Wiecie co, jest na wariackich papierach, mówię Wam, taki vlog. Pogadanka. Już Wam mówię. 21 akryl, 12 poliamid, 6% wełna, 3%, 6% wełna, 6% alpaka i 3% elastik. Także, no, naprawdę super. Także te rękawiczki. No i jeszcze byłam w second handzie, w charity shopie i kupiłam, słuchajcie, taką przepiękną sukienkę. Ona jest nowa, jeszcze z metkami wszystkimi. Elka. Kolor pink.
jakieś WWW Daniti, nie wiem nawet co to jest, jakieś Daniti. I ta sukienka kosztowała 12 funtów. Ona jest zupełnie nowa, jeszcze z metkami, cała taka cekinowa. Jak wiecie, że teraz będą oddawać ludzie rzeczy, wiecie, z Sylwestra, imprezowe. Także ja to szybko idę przymierzę dla Was i tą sukienkę, i ten sweter. No i pokażę Wam kolczyki. Aha, jeszcze zakupiłam, słuchajcie, na eBayu buty brązowe. To na sam koniec vloga pokażę Wam te buty i zegarek. Tak, kupiliśmy zegarek Orient. Tak, Orient. Bambino. Niebieski, śliczny, przepiękny, dlatego będziemy mieli niebieski pasek, ale to już potem. Także to tyle. Ja nie przedłużam, także z tego miejsca żegnam się z Wami, zapraszam Was do kolejnych vlogów i pokażę Wam jeszcze mój obiad dzisiejszy, tak? Pokażę Wam na koniec filmu mój obiad i te ciuszki i na koniec będą buty. Także ściskam Was, dziękuję, że byliście ze mną i tyle. Zapraszam Was do kolejnych filmów, także żegnam się z Wami, buziaki. Subskrybujcie kanał. Aha, i jeszcze chciałam bardzo przywitać do moich subskrybentów. Przepraszam, cieszę się, że wpadliście i pojawia się coraz więcej widzów, bardzo mnie to cieszy. Zostawcie jakiś ślad po sobie, nawet w formie serduszka, czy tam, nie wiem, słoneczka, czy kwiatka, że obejrzeliście. No i tyle. Buziaki, do następnego. Hej! No i spójrzcie, tak prezentuje się ten sweter. On ma dość duży dekolt, więc ja bym sobie pod spód założyła jakąś bluzkę na ramionczkach. Eska. Słuchajcie, rękaw myślę, że ma idealny, bo on jest taki dość oversize'owy. Jak myślę, że za 12 funtów przecenione z 17,99 ma... prześliczny, taki wrzosowy kolor, jak mają wrzosy. Śliczny, śliczny, naprawdę mi się, słuchajcie, ten sweter bardzo podoba. M-ki chyba nie było, no bo to jest sweter z wyprzedaży, przeceniony po prostu z 17,99 na 12. Także myślę, że jest naprawdę fajny, twarzowy, czy na wiosnę, czy nawet na teraz, bo jest dość ciepły. Do jeansów czarnych, na przykład wysokich stanem i do tego czarna bluzka, tutaj taki kawałeczek by wystawało. Myślę, będzie super wyglądało, do tego jakiś, albo nie wiem, jak lubicie dekolt, czy tutaj nawet można taką delikatną bluzkę z koroneczką. Nawet mam coś takiego. Jakiś fajny wisiorek. Myślę, że całkiem to ładnie wygląda. No i zaraz pokażę Wam te kolczyki. I przychodzę jeszcze z tą sukienką. No i to już będzie ostatni wątek. No i słuchajcie, sukienka prezentuje się tak. Niestety, ja tu ubrałam po prostu do czarnych getrów, bo już mi się nie chciało rajstop zakładać. Rajstopów, co to za określenie. Pod spodem ma poszewkę. Jest dość krótka, taka, no nie mini, powiedzmy, jest no przed kolana. I ona z tyłu ma, słuchajcie, zamek, ale niestety mi tego zamka nie ma kto zapiąć aktualnie. Ale jak na L-kę, to jest dosyć mała. Muszę Wam powiedzieć, myślałam, że będzie większa, ale ja troszeczkę schudnę, ponieważ zaczęłam redukcję i myślę, słuchajcie, na jakąś imprezę albo na Sylwestra, no, świecąca, całkiem fajna, jak za 12 funtów, tak piękna, nowa sukienka, cała w cekinach, świecąca, myślę, że na imprezę jak najbardziej, do tego jakieś fajne czarne rajstopy, jakieś ładne buty, fajna torebka. Tylko mówię, no musiałby ktoś Wam zapiąć tą sukienkę, bo jej nie, po prostu nie założycie, jak jej nie rozepniecie. Ale tak to jest, myślę, no całkiem spoko. Dajcie znać, co myślicie o tej sukience. No i słuchajcie, kolczyki tak wyglądają. Ja w ogóle nie wiem, czy tu cokolwiek widać, czy tu się sfokusuje. I Wam zaraz może pokażę z drugiej strony kamery. Obrócę aparat, dlatego że one są pomarańczowe. Nie wiem, czy to widać. Tak jak tutaj mam, słuchajcie, srebrne w tym uchu, mam 3, 4, 5, tu mam niby, one są takie czarne, bo to są, wiecie, te kolczyki z tej stali takiej, żeby uszy nie ropiały. Także to tyle, no dajcie znać, co myślicie o tej sukience. Ja myślę, że jak second handu, no nowiusieńka ta sukienka, no to całkiem, całkiem fajna, całkiem ładna. Także zaraz obrócę aparat i tyle, pokażę Wam jeszcze te kolczyki, także buziaki i już naprawdę z Wami się żegnam. No i na koniec jeszcze zobaczycie te buty brązowe, jak będą fajne, to Wam na pewno podlinkuję. Także buziole, trzymajcie się, hej, miłego dnia i tygodnia Wam życzę. Z takiej perspektywy witam się z Wami jeszcze raz, bo chciałam Wam te kolczyki pokazać. Zobaczcie, widzicie, one są takie czarne w porównaniu do tych innych. One są pomarańczowe, po prostu ta kuleczka jest pomarańczowa. Tak jak tutaj mam srebrne,
O, tego sobie też wymieniłam. Te są dwa srebrne, za około 5-6 tygodni można je wymienić, no te już na koniec stycznia, a te muszę ponosić jeszcze około 5-6 tygodni. I są lekko pomarańczowe, przynajmniej były w opakowaniu. Także to tyle, żegnam się z takiej perspektywy z Wami. Buziaki, jeszcze zobaczycie na pewno buty. Trzymajcie się, hej! Zobaczcie, tak prezentują się te brązowe buty, ale niestety są za ciasne, za wąskie, więc chyba będę musiała je odesłać, ale są świetne, naprawdę. No, szkoda. I zobaczcie, tak wyglądają z bliska te buty. No, całkiem fajne są, więc chyba ich nie będę odsyłać. W środku są ocieplane. O, coś takiego. Za taką sumę, no to 22 funty. Super cena i mają świetny kolor. Ale mogłyby być troszeczkę szersze. No jeszcze zobaczę, co z tymi butami. Ale są naprawdę świetne. Zobaczcie. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie, zasubskrybuj, polajkuj, jeśli Ci się podobało, buziaki.